14 października 2016 roku przed Ministerstwem Sprawiedliwości, w którym obecnie urzęduje pan Zbigniew Ziobro, stoi Włodzimierz Knurowski, rolnik z Małopolski, pokrzywdzony przez 7 powodzi w przeciągu 6 lat, do obecnej chwili walczy z wymiarem niesprawiedliwości w tym kraju. W 2010 roku tu protestowałem w tym miejscu, przykułem się łańcuchem. Przyjechałem dzisiaj, właściwie w niedzielę, protestowałem przed Pałacem Prezydenckim na Królewskim Przedmieściu, wczoraj przed kancelarią premiera pani Beaty Szydło, dzisiaj przed Ministerstwem Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mam nadzieję, że może teraz te władze coś zmienią i moja sprawa ruszy, bo zrobili ze mnie nędzarza. A czego pan oczekuje? Co się stało? Jaki jest powód? No, w pierwszej kolejności to dyscyplinarne zwolnienie sędziów i prokuratorów. Momencik. Z treści wynika, że powódź zniszczyła panu gospodarstwo, majątek, mienie, ale resztę zniszczenia dokonał właśnie wymiar sprawiedliwości, przed którym pan teraz stoi i oczekuje naprawy. Reszty dokonał obcy kapitał Carlsberg Okocim, który powinien zapłacić mi odszkodowanie, bo odpowiadał za rzekę. Ale oddałem sprawę do sądu i wszystkie sprawy przegrałem. Sprawę prowadził niejaki sędzia Wiesław Grajdura Sądu Okręgowego w Tarnowie. Jeszcze raz nazwisko sędziego. Sędzia Wiesław Grajdura. On powinien rzeczywiście być zwolniony dyscyplinarnie, jak również sędzia Karteczka Sądu Rejonowego z Brzeska, który umorzył postępowanie względem kradzieży zwierząt. Prokurator Gac z Brzeska. Reszty nazwisk nie pamiętam, ale tam jest parę nazwisk do zwolnienia, bo ci ludzie nie nadają się do wymiaru sprawiedliwości. Czyli zgodnie z tą zasadą, jak Stowarzyszenie Sędziów Polskich opisało, że pan Ziobro nie ma kwalifikacji do oceny pracy sędziów, tak samo i teraz pan sędzia obywatel. To ja pytam, jakie ma kwalifikacje ten sędzia, który mówi, że tu jest 19 sztuk trzody chlewnej i prokurator. Tu jest 32 sztuki. Najprostsze liczenie matematyczne mają nieopanowane nasi sędziowie. Jeżeli prokurator właśnie nie umie liczyć, prokurator, sędzia, to on nie powinien prowadzić spraw. A tak wygląda stan majątku po tej powodzi, tak? Tak. To kilka powodzi. To było po kilku powodzi, przedstawiają drzewa, które leżały w korycie rzeki i powodowały powodzie. A prokuratorzy umarzali śledztwo. Tu jest drzewo, co leżało kilka lat, bo widać jak gałęzi. Tu jest zwężony brzeg. A to zdjęcie przedstawia, jak w 13 roku, 6 marca, przyjechałem do Warszawy, żeby protestować i wjechałem przed Sejm. Jako pierwszy rolnik udało mi się wjechać przed Sejm na Wiejską.